Już w najbliższą sobotę na deskach Teatru Śląskiego odbędzie się premiera spektaklu Kobieta i życie. To historia o współczesnej kobiecie, która próbuje znaleźć i zrozumieć swoje miejsce. Opowieść, która przeprowadza nas od wczesnego dzieciństwa przez życie tej kobiety. Towarzyszymy jej na różnych etapach jej życia. Obserwujemy, jak funkcjonuje w zderzeniach z kolejnymi kalkami, stereotypami, w tym, czego wymaga od niej świat, a tym, w czym sama funkcjonuje. Scenariusz autorstwa Maliny Prześlugi w 2021 roku został nagrodzony w konkursie dramaturgicznym Sfery Kontaktu. Sztuka jest monologiem inspirowanym strajkiem kobiet. Tekst przepełniony jest żalem, bezsilnością i niezgodą. W rolach głównych występują Alina Hechelska, Agnieszka Przepiórska i Anna Lemieszek. W główną bohaterkę wciela się również Antoni Milancej. Przejmujemy od siebie pewne aspekty, pewne momenty życia, pewne cechy charakteru tej postaci i opowiadamy ją wspólnie. Tak naprawdę ten tekst jest zapisany jako monolog, można by go grać jako monodram. My specjalnie, myślę, że zabieg reżyserki był taki, żeby po prostu podzielić to między zupełnie różne kobiety i także jednego mężczyznę. Ponieważ jest to kobieta złożona z samych nieszczęść i należy to podkreślić, i to zazwyczaj nieszczęść wynikających z szowinizmu, z patriarchatu i z takich kwestii ulepiania kobiety społecznie pod jakąś formę, to na pewno każdy znajdzie tutaj jakiś element siebie. Dramat komentuje aktualną rzeczywistość i wpisuje się w głos współczesnych kobiet. Połowa, licząc statystycznie, w społeczeństwie to są kobiety. Kobiety, które były przez wiele wieków traktowane w taki, a nie inny sposób. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby strajków kobiet, nie byłoby protestów itd., itd. Więc wydaje mi się, że teatr jest najlepszym miejscem do tego, żeby kobietom oddać głos i spojrzeć na świat z perspektywy kobiet. Spektakl jest koprodukcją Teatru Śląskiego w Katowicach oraz Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Jego premiera odbędzie się w najbliższą sobotę 14 stycznia na deskach sceny w Malarni Teatru Śląskiego. W Krakowie będzie go można obejrzeć 3 lutego.